Kaleta nie boi się słów Terleckiego. To strategia trzeszczy w Zjednoczonej Prawicy. Sebastian Kaleta, mam nadzieję, że ustawa o ochronie zwierząt nie będzie przeszkodą. Mam nadzieję, że różnice zdań, które ujawniły się w obozie Zjednoczonej Prawicy przy pracach nad ustawą o ochronie zwierząt, nie będą przeszkodą w dalszym wspólnym zmienianiu Polski, powiedział Sebastian Kaleta. Solidarna Polska. Cała Solidarna Polska, dotychczasowy koalicjant PiS, zagłosowała przeciwko noweli przygotowanej przez partię Kaczyńskiego. W piątek przed godziną 1.00 Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Wszyscy posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt, w tym Tadeusz Cymański, Sebastian Kaleta, Jan Kanthak, Janusz Kowalski, Jacek Ozdoba, Michał Wójcik, Marcin Warchoł, Zbigniew Ziobro, Michał Woś. 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw. Przeciwko noweli opowiedział się też m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski PiS. Ustawę poparło 176 posłów PiS oraz minister rozwoju Jadwiga Emilewicz Porozumienie. Od głosu wstrzymał się lider Porozumienia Jarosław Gowin. My to nazywamy strategią negocjacyjną. Obóz Zjednoczonej Prawicy ma bardzo poważne zobowiązania wobec Polaków. Mamy odważne plany zmian w wielu obszarach państwa. Przez 5 lat ten projekt świetnie sobie radził, powiedział polityk Solidarnej Polski. Jak dodał, z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości ustawa o ochronie zwierząt została przyjęta. My ubolewamy, że nasze poprawki nie zostały przyjęte. Natomiast żywię wielką nadzieję, że jednak różnice zdań, które przy tym projekcie ujawniły się w naszym obozie, nie będą przeszkodą w dalszym wspólnym zmienianiu Polski, powiedział poseł. Pytany, czy Solidarna Polska nie boi się słów szefa klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego dotyczących m.in. zawieszenia negocjacji koalicyjnych, my to nazywamy strategią negocjacyjną, odpowiedział Kaleta. Terlecki zapowiada konsekwencje. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w czwartek 17 września, że każdemu członkowi klubu PiS, który zagłosuje niezgodnie z rekomendacją klubu w sprawie projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt będą groziły konsekwencje, łącznie z zawieszeniem w prawach członka partii i utratą stanowisk i funkcji. Ponadto Terlecki poinformował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził na popołudniowym posiedzeniu klubu, w którym uczestniczyli tylko posłowie z PiS, nie było członków klubu z Solidarnej Polski i Porozumienia, że obecne negocjacje dotyczące rekonstrukcji rządu nie mają sensu, skoro dotychczasowi koalicjanci występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub. Szef klubu PiS dodał, że jeśli sytuacja do tego zmusi, rekonstrukcja rządu nastąpi bez uzgodnień z Solidarną Polską i Porozumieniem. Wykluczył opcję rządu mniejszościowego. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory, oczywiście sami, dodał Terlecki.